Warszawy. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Wysoka Izbo, panie ministrze. Ja do jednej tylko kwestii chciałem nawiązać i tutaj rozwinąć myśl, odpowiedź pana ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego a propos pytania, które zadał pan poseł Mężydło, właściwie takiego stwierdzenia, że nikt nie powiedział, że GMO nie szkodzi. I oczywiście jeśli byśmy... Więc chcę właśnie na ten temat powiedzieć, panie pośle. Więc mechanizm szkodliwości GMO nie polega na tym, że jeśli będziemy konsumowali rośliny modyfikowane genetycznie, to my jako konsumenci też jakby ulegniemy mutacjom genetycznym, tak? Czyli że ten transgraniczny gen przejdzie z roślin na człowieka czy na zwierzęta, które na przykład by te rośliny konsumowały, bo nie na tym polega właśnie istota tej modyfikacji. To, co powiedział pan minister. Istota modyfikacji genetycznych w większości przypadków polega na tym, że roślinom jest wszczepiany gen odporności na składnik czynny Roundupu, czyli glifosat. I dzięki temu rośliny użytkowe, na przykład soja, opryskane Roundupem, przetrwają, natomiast chwasty są zniszczone. I mechanizm szkodliwości polega na tym, że to właśnie glifosat, czyli ta substancja czynna, według Światowej Organizacji Zdrowia jest potencjalnie rakotwórcza. To jest takie ostrożne określenie, które sformułowała ta instytucja. Ale są też badania amerykańskie, bardzo zaawansowane, na bardzo dużych próbach, 50 kilku tysięcy, które wskazują na to, że ekspozycja na glifosat zwiększa zachorowanie na przykład na chłoniaka nieziarniczego o ponad 40%. Badania dotyczą też innych rodzajów nowotworów, więc to właśnie ten mechanizm powoduje, że my powinniśmy robić wszystko, aby na przykład stosowane w białkach, przepraszam, w paszach źródło białka, czyli soja genetycznie modyfikowana, importowana, żeby mogła być zastąpiona krajowymi źródłami białka, które nie są w takim stopniu traktowane opryskami, Roundupem, czyli substancją czynną glifosatem, i zawierają mniej tych substancji rakotwórczych, w związku z czym są zdrowsze. Po prostu. Więc mamy i efekt prozdrowotny, i efekt wspierający rozwój polskiego rolnictwa, bo jak wiemy, wydajemy na import poekstrakcyjnej śruty sojowej około 4 miliardów złotych rocznie. Więc gdyby chociaż w połowie zastąpić ten import krajowymi źródłami białka, to w kieszeniach polskich rolników mogłoby zostać około 2 miliardów, może troszkę mniej, może więcej, w zależności od tego, w jakim stopniu uda się to zastąpić. I myślę, że się uda, bo pan minister Ardanowski jest bardzo zaangażowany, żeby ten program białkowy ruszył i żeby w polskich paszach było białko, które wyrośnie na polach polskich rolników. Dziękuję. Dziękuję.